Romanse i nie tylko. Jarosław Iwaszkiewicz. Dom na Pustkowiu. Ale zimno! Oj, co też przyniesie nam ten mrok? O, słuchajcie, nareszcie jedzie! Nareszcie! Ale! Zatrzymajcie się! No nie pchajcie się, ludzie! Na przykład zastawcie! No, co jest? No. Ja zaraz wysiadam na następnej stacji za Grodziskiem. No i nie udał się nam dzisiaj handelek w Grodzisku, co? Nie udał. A co? Towaru nie było? Tam towar tam przywieźli ludziska jak nigdy. Ale żandarmi zrobili wielką obławę. Mleko i śmietanę wyleli na bruk, ser podeptali, a kiełbasy i słoniny zabrali i załadowali na swoje ciężarówki. I tyle ich widziało. Niech mi tam zabierze, niech mnie pobije, ale jak on mi taki syn całą bańkę mleka do rynsztoku wylał, to ja już nie mogę. Ale co pani mówi, pani Zatarnicka, co pani nie może? Wszystko pani może. Jeszcze w rękę Niemca pani pocałuje. A nie doczekaniem. O! Ja jem jeszcze pokażę. O, pokażę i pani pokażę. Zobaczymy, co? Niejedna pani jest stranna. No, ale ludzi tyle pobili, a dwóch młodych chłopaków zabrali do Sochaczewa. Daj Boże, żeby tylko na roboty do Niemiec. O, nie wiadomo skąd przyjdą od nich listy. A zgarbarni to wczoraj wszystkich zgarnęli. O, Boże, 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 końca temu nie ma. Jesteś tu, Andrzejku. Nie zauważyłam cię w tłoku. Będziemy razem szli do szkoły. Chcę odwiedzić po drodze panią Kozłowską. Kupowałeś coś w mieście? Ach, jajka dla pani nauczycielki. O, proszę zobaczyć. Cała kobiałka. O, jakie piękne. A poza tym... No chodź, pójdziemy na skróty przez łąki. A dlaczego pani Kozłowska do miasta po jajka posyła? Przecież u mnie ma bliżej. No bo ja miałem tam jeszcze coś załatwić. Aha. No, nareszcie doszliśmy do szkoły. Widzę, że pani Kozłowska jak zwykle siedzi w oknie. Pani nauczycielka zawsze tak po lekcjach siedzi w oknie i patrzy na drogę. Proszę. Dzień dobry. O! No wchodźcie, wchodźcie. Dzień dobry, pani Kasiu. Dzień dobry. Przyszła pani razem z Andrzejkiem. Tak, tak, tak. Zaraz będzie kawa. Właśnie przed chwilą zaparzyłam, bo domyślałam się, że pani będzie wracała z Grodziska. Proszę, niechże pani usiądzie. O, dziękuję bardzo. Proszę. No i opowiada, co pani widziała w mieście. Takie to i miasto. Ale ja się bardzo śpieszę, kochana pani. Tam moja Basia czeka na mnie na pewno bardzo niecierpliwie. Muszę jej obiad ugotować. A cóż to? Nie może sobie sama pani zauważyć? Jeszcze ja pani powinna pamiętać. Pamięta moja pani, pamięta. Ona do roboty dobrze się bierze, tyle tylko, że gotować nie lubi. Cóż ja bym bez niej robiła? I koło krowy chodzi, świnki karmi, jak jaki chłop. O! Na chłopa to Basia nie wygląda. O, tu jest kawa. Dziękuję bardzo. Zaraz przyniosę mleko i chleb. Mam też kawałek masła. Kawy się chętnie napiję, bo zmarzłam. Proszę.
Z tego małego to ma pani pociechę. O, tak, pomaga mi. Pomaga mi we wszystkim. Andrzejku, drzewa mi będzie brakowało. Trzeba, żebyś urąbał. Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że w grodzisku... Dobrze, 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 dobrze. Rachunek zdasz mi potem. Teraz idź na rąb drzewa. Niechże się pani nie śpieszy. Zawsze pani zdąży na to swoje pustkowie. No. Proszę. Ach, jak wy możecie wytrzymać tam same? Nieraz się temu dziwię. Dwie kobiety w takiej samotności. No, cóż robić? Niestety tak już musi być. Dobrze, że chociaż mamy dach nad głową. Gdyby poczciwa ciocia Hortensja nie zapisała mi tego domu, sama nie wiem, co byśmy robiły. W tych czasach dom i małe gospodarstwo to najlepsza rzecz. A, pewnie, pewnie. Ale wam tam nieraz musi być smutno. My obie niewesołe, pani wie, jakie moje życie. Zawsze charówka i koniec. A Basia po stracie rodziców. Dobrze, że choć mnie ciotkę ma na świecie. No, cóż tam w grodzisku? No cóż, pani chce targ jak targ. Ach, przed świętem ludzie dużo rzeczy przywieźli. Masła, śmietany, dużo jaj. Tylko, że żandarmi połowę zmarnowali, a połowę zabrali. Ale my już jesteśmy przyzwyczajeni do takich rzeczy. Jeszcze i dla nas trochę zostało. A nikogo pani nie widziała? Nie, nikogo. Byłam w aptece, to mi pani magister opowiadała, że na miejscu rozstrzelania, no wie pani, tam przed garbarnią, to zawsze kwiaty leżą. Policja co dzień uprząta, a co dzień świeże kładą. Podobno starosta Sochaczewa przyjeżdżał, landkomisarz. Mają być nowe zapisy do Niemiec. Ludzie powiadają, że to już niedługo. A radio? Nic pani nie wie, co radio mówiło? Nie, nie. A niech mnie Bóg broni. Ja się o takie rzeczy nikogo nie pytam. Szkoda, bo ja zawsze jestem ciekawa. Tutaj wiadomości dochodzą tak powoli. A nuż się coś stało. Może Anglicy gdzie wylądowali? Ach, my tutaj nic nie wiemy na tym pustkowiu. Ach, moja droga pani Kozłowska, muszę już iść. Oj. No nie ma co, muszę iść. Ogrzałam się trochę, a teraz tutaj to już niedaleko. Za 10 minut będę u siebie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Niech pani o mnie nie zapomina. Proszę mnie odwiedzać. Dziękuję bardzo. Jeszcze godzina. Basiu, krowa nakarmiona? Basiu, pytam się, czy... Pewnie, że nakarmiona. I po co się ciocia pyta? No dobrze, dobrze. Wie, ciocia, świnka to teraz ode mnie na krok nie odstępuje. Ja idę do stajni, ona za mną. Ja do obory, ona za mną. Umie okazać swoje przywiązanie, co? Zwierzęta są zawsze lepsze od ludzi. Florian też umie okazać swe przywiązanie. No popatrz, jaką mruczy Florian. Zaraz dostaniesz mleczka. Jaki on jest kochany. Zwłaszcza jeżeli chodzi o jedzenie. Jeżeli byśmy nie byli dla nich bóstwami, które im przynoszą jedzenie, to nie wiem, czy okazywałyby nam one takie przywiązanie. Rzeczywiście wzruszające. Basiu, nigdy nie należy wątpić w dobroć, zwłaszcza zwierząt. Rzeczywiście trzeba nam wierzyć w dobroć zwierząt, bo ludzie... Chodź, chodź, moje dziecko. Pomożesz mi przynieść mąki na kluski z pokoju ciotki Hortensji. O, ile razy tę mąkę biorę. Przypominam sobie poczciwego Wicka. To on mnie namówił na kupienie tego zapasu. Och, jakieśmy dobrze zrobiły, żeśmy go usłuchały. Ten Wicek to w ogóle poczciwy chłopak. Ten Wicek to prawdziwy cioci faworyt. Teraz wystarczy nam tego na parę dni. Oh, jaka piękna jest na tym portrecie. Ciociu, ja właściwie nie wiem, kto to była ciotka Hortensja. Ach, to była bardzo, bardzo zacna kobieta. Przynajmniej na starość, wtedy, kiedy ją znałam. Takiej pięknej, jak wygląda na tym portrecie, to
to jej nie widziałam. To była ciotka moja, ale nie twojego ojca, bo przecież my byliśmy przyrodnim rodzeństwem. W młodości ciotka Hortensja była śpiewaczką. No, nie bardzo sławną. Śpiewała po ogródkach czy gdzie, no, nie wiem już dokładnie. Jeden pan się w niej kochał, no i zbudował dla niej ten dom pod Grodziskiem. To była taka willa. Ciotka trzymała konie, przyjeżdżała tutaj tylko na parę tygodni latem, a potem już wcale nie przyjeżdżała. Nawet kiedy znałam ciotkę w Warszawie, nie wiedziałam nic o istnieniu tego domu. Dowiedziałam się o nim dopiero, jak mi go zapisała w testamencie. Był jeszcze bardziej zniszczony niż teraz. Ciekawa jestem, czy była szczęśliwa. Och, uważaj, wysypujesz mąkę. Szczęście, szczęście. Nie dla szczęścia człowiek się na świat rodzi. Ale dlaczego, ciociu? Dlaczego? Boże, drogi Zosia! Skądżeś ty się tutaj wzięła? Gościnna jesteś, nie ma co mówić. Naszukałam się tego twojego domu. Kręcę się tutaj już od godziny. Gdyby nie ta pani nauczycielka z tej tam szkoły, to bym na pewno nie znalazła. Przyjechałam do ciebie na Sylwestra, dziewczynato. Czy to niedobry pomysł? Co ci do głowy przyszło? Ale chodź do mojego pokoju, to mi opowiesz. Właśnie, bo ja mam do ciebie pewien interes. Słuchaj, Basiu, nie przyjechałam do ciebie na Sylwestra, ale przyjechałam w bardzo ważnym interesie. Musisz mi pomóc. Ach, ale cóż ja mogę ci pomóc i w jakiej sprawie? Na takim pustkowiu? Naturalnie, bo właśnie to pustkowie odgrywa tutaj ważną rolę. Właściwie to źle się wyraziłam. Nie chodzi, byś pomogła mnie, lecz byś pomogła nam. Nie przyjechałam do ciebie sama. To znaczy? Zostawiłam moich towarzyszy przed bramą. O, popatrz. Jednego z nich znasz. To mój narzeczony Jurek. Zaręczyliście się? Teraz? Niedawno. No, a ten drugi? To kolega Jurka. Nazywa się, no, powiedzmy, Hubert. I właśnie o niego tutaj chodzi. Hubert jest kompletnie spalony. Spalony? Co to znaczy? Boże, drogi. Jak można tak o niczym nie wiedzieć? No, nie może pokazać się w Warszawie. Aha. Zupełnie nie może. I nawet nie może jechać nigdzie dalej. Musi się ukryć na dłuższy czas. Jest bardzo wykończony i ze zdrowiem kiepsko. No, musi pomieszkać u was przez jakiś czas. U nas? Ależ ciocia Kazia nigdy się nie zgodzi. Dlatego też zwróciłam się od razu do ciebie. Musisz poprosić ciocię Kazię. Słuchaj, Basiu, przecież tutaj chodzi o życie człowieka. O życie bardzo wartościowego człowieka. Nie ma innej możliwości, tylko musi u was pozostać. Słuchaj, Basiu, co to za ludzie stoją tam pod bramą? To moi towarzysze przyjechali ze mną. A dlaczego ich pani nie poprosi do pokoju? Gdzież można tak trzymać ludzi na dworze? Niech ich pani zaraz zawoła. No, ale, ciociu... Co, kochanie? Tam jest kolega Jurka, który musi u nas zamieszkać na parę dni. Zamieszkać u nas? Mhm. Ale dlaczego? Przecież my tu same kobiety. Właśnie dlatego. Nie mamy gdzie go ukryć. A, to on się ukrywa. No cóż robić? Jeżeli tak trzeba, niechże pani ich zawoła. Muszę ciocię ucałować. Wiedziałam, że ciocia nie będzie się bać, bo ciocia jest bardzo odważna i poczciwa. Poczciwa to może ja jestem. Ale kto ci powiedział, że ja się nie boję? Bardzo się boję. No ale trudno, trzeba coś robić dla tamtych. No, to znaczy dla tych, którzy walczą. Byle ta walka miała jakiś sens. O! Jurka, nie muszę przedstawiać, a to jest właśnie, no właśnie, Hubert. Bardzo mi miło. Siadajcie przy stole. Tak. Tutaj w kuchni koncentruje się całe nasze życie, a reszta pokoi stoi pusta. W pokoiku Basi to się chyba nie zmieścicie. Jutro wracamy do Warszawy. Zaraz zrobię wam coś do zjedzenia. Nie potrzeba. Mamy swoje zapasy, o proszę. Tak? Tu wódka, jest i chleb.
Konserwy, słonina, kiełbasa. Wszystko jest. To jest jakiś cudowny plecak. Jak pan to wszystko zmieści? A, to rzeczywiście jest taki cudowny plecak. Plecaczku, nakryj się i wszystko jest od razu, co potrzeba. Czy i spluwa także? A może myślisz, że nie? A gdzie my pana umieścimy? Mnie jest wszystko jedno. Wiem, położymy pana w pokoju cioci Hortensji. Tylko trzeba tam zaraz napalić. Basinko. Wiesz, zupełnie odzwyczaiłam się od towarzystwa. Nie mogę słowa wykrztusić. A, mam tu jeszcze butelczynę starego wędrzyna i konfitury. Wprawdzie sprzed 2 lat, ale są. Zaraz wam coś upiekę. Już wiem co. Pamiętaj, moja Zosiu, ile razy trzeba ci coś prędko upiec, to najlepszy jest wtedy sucharek papieski. Bierzesz tyle mąki, ile ważą 4 jajka. Panie Jurku, w starej szafie ciotki Hortensji jest gitara. Może nam pan coś zagra i zaśpiewa, dobrze? Byczo! Patrz, Zosia, jakie skarby znalazłem. Szale, szmatki, koronki. Jest nawet wachlarz ze strusich piór. Trochę oskubany, ale co tam. Dobrze mi w tych koronkach. A tobie, Basiu, nałożymy na głowę wspaniały turecki szal. Czuć go naftaliną. Wachlarz zatrzymam dla siebie. Tak zawsze trzeba na Sylwestra. Robimy redutę sylwestrową w starym domu ciotki Hortensji. Nie wiem, kto to był, ale to była błogosławiona kobieta. No, dzieci, to była bardzo, bardzo zacna kobieta. W tej gitarze brakuje kilku strun, ale spróbujmy. Rozszumiały się wierzby płaczące, rozpłakała się dziewczyna w głos. Od łez oczy podniosła błyszczące, na żołnierski, na twardy życia los. Od łez oczy podniosła błyszczące, na żołnierski, na twardy życia los. Co za zawierucha. W Grodzisku znowu była obława, a pani Kozłowska mówi, że ofensywa sowiecka posuwa się. Na zachodzie przygotowują się do desantu. A co w Afryce? No, Niemcy ponoszą klęski. Jak wojna się skończy, chciałabym zapisać się na uniwersytet. A na jaki fakultet? Jeszcze nie wiem. Na jakiś, co by miał do czynienia z przyrodą. Na chemię? Na medycynę? Chyba na chemię. Na medycynę nie mam powołania. A wiecie, że w Pruszkowie aresztowali całą rodzinę Malińskich. Rozstrzelali dyrektora szkoły, bo przechowywał 2 Żydów. Panie Hubercie, przecież tak dalej nie możemy żyć. Dzień dobry, panie Hubercie. Przyniosłam śniadanie. Dziękuję. Co się działo, pani Kaziu? Nie spały pani tej nocy? A, taki miałyśmy kłopot. Krasula rodziła. Jak to? Jak to i pani sama? No, a cóż miałyśmy robić? Mężczyzny nie mamy w domu. A ja? Jak pan widzi, niewielka z pana pociecha. To jakby i nikogo nie było. Ależ proszę pani, trzeba było mi powiedzieć, trzeba było zawołać. A, mężczyzna wołany to jakby i nie mężczyzna. Cóż to za maksyma? No, mówię co myślę.
Niech pan lepiej pójdzie do obórki. Zobaczy pan, jaki śliczny cielaczek nam przybył. Ma gwiazdkę na czole, a Basia tak się cieszy. Au! Skaleczyłam się. Pokaż, pokaż. Ale krwawi. No dobrze, że sobie palca nie odrąbałaś. Chodź prędko do domu, zaraz zrobię ci opatrunek. Panie Hubercie! Panie Hubercie! Już idę! Panie Hubercie! Pani mnie wołała, tak? Tak, tak. Basia skaleczyła się w palec. Mógłby pan narąbać trochę drewna na podpałkę? Oczywiście. Proszę mi zawsze powiedzieć, kiedy potrzeba. Dobrze. No! O! Pan rąbie drzewo? No i jak pani widzi... Wcale dobrze. No tak, jak na pana. Wicek lepiej potrafi. Niech się pan tak nie śpieszy. Jeszcze pan sobie krzywdę zrobi. Panie Hubercie, ładnie zabił pan to okienko w moim pokoju. Chlewik też widziałam. Wyczyszczony jak nigdy. Wie pan co, panie Hubercie, ja mam tu gdzieś takie stare spodnie, chyba jeszcze rosyjskie, i oficerki. Wydaje mi się, że będzie to na pana pasowało. No bo przy tych wszystkich robotach niszczy pan tylko ubranie. Przyniosę po obiedzie. Pamięta pan, jak Jurek śpiewał tu u nas na Sylwestra? Tak. Pani mnie uważa za sentymentalnego? Pana? Za sentymentalnego? Niech mnie Bóg broni. W głowie mi to nie postało. Wręcz przeciwnie. Pana to chyba bardzo trudno rozczulić. Ach. Cóż, zahartowałem się. Panie Hubercie, niech pan powie, co pan zmajstrował, że teraz musi się pan ukrywać? Może innym razem opowiem... A co tam słychać w grodzisku? W grodzisku, jak w grodzisku. Ale pani Kozłowska, no pan wie, ta nasza nauczycielka opowiadała mi dzisiaj, że Amerykanie podobno bombardują już Hamburg i Berlin. Co ona tam wie? Ale... Z tego, co mówi pani, to zdaje mi się, że ta pani nauczycielka bardzo dużo wie. No, to już pan przesadza. Skąd niby miałaby wiedzieć, panie Hubercie? Wiatr! Trzeba zamknąć okno. Zaraz rozpalę w kominku. Panie Hubercie, proszę pomóc mi rozpalić kominek. Zawsze mi się udaje, a dzisiaj jakoś nie mogę. Chętnie. Przynajmniej będę miał jakieś zajęcie. O, niech pan zostanie tutaj przy ogniu i ogrzeje się trochę. Rzeczywiście, dzisiaj bardzo zimno. I w ogóle w tym domu można się ogrzać tylko przy pani. Myśli pan, że Basia jest taka zimna? Nie przychodziło mi to dotychczas do głowy. Staram się nie patrzeć na pannę Basię. Nie znam jej zupełnie. O, ta dziewczyna miała ciężkie przejście w życiu. Była pieszczoną jedynaczką, potem straciła oboje rodziców. Nie można jej się dziwić, że jest trochę smutna. Ja się też wcale nie dziwię. Mnie też nie można oskarżać o wesołość. Właśnie. Żyjemy tutaj we trójkę, a każdy jak na samotnej wyspie, co? Może to i lepiej. No dlaczego lepiej? Co pan chce przez to powiedzieć? Czasami przyzwyczajać się, zżywać z kimś nie wolno. Och, drogi panie Hubercie, gdybyśmy to na pewno wiedzieli, co lepiej. Czasami całe życie żałujemy, żeśmy nie skorzystali z jednej, jedynej chwili. Czy pani myśli o sobie? O kimże? Widzi pan,
Życie lubi szydzić z człowieka. No, a jeżeli nasze chwilowe szczęście ktoś inny opłaci długimi latami cierpienia? Nie, nie, nie. W moim wypadku tak nie było. Ale co tam gadać? Jakże przyzwyczaił się pan już do naszych zajęć gospodarskich? To dla mnie nie nowina. Mój stryjek miał kiedyś takie małe gospodarstwo rolne. Pomagałem mu nieraz podczas wakacji. No, idzie mi teraz jak po maśle. No właśnie. Nawet myślę czasami, jakbyśmy sobie teraz bez pana poradziły. Nie, 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 nie. Proszę mnie nie całować w rękę, nie trzeba. Trzeba będzie sobie radzić, droga ciociu Kaziu. No ja przecież nie będę tu wiecznie siedzieć. Mogę odejść w każdej chwili. Z tym się trzeba liczyć. Pewnie. Wola Boża, czeka na ciebie cały świat. Aha, to pan tutaj pracuje. Ja od razu sobie pomyślałem, że tu jest jakaś męska ręka. Kobieta nigdy tak dobytku nie obrządzi. Szkoda gadać, co chłop, to chłop. No, jak się już coś ma, to trzeba tego pilnować. Przyniosłam wieczorne mleko. Tylko panna Basia teraz jakaś niby nie w humorze. A z czego mam się cieszyć? No jakże, kawalera panna Basia w domu ma, chłop robotny, bo i krasula inaczej wygląda. To niby mała pociecha? A co panu Wickowi do tego, że się ma jestem w humorze? Chce pan jeszcze mleka? Do pełna niech pani dziedziczka doleje. I proszę mi tu nie dokuczać żadnymi dziedziczkami. Dziedziczka na jednej krowie. No, jak się kawaler postara, to może coś w przychówku przybędzie. No, niech mi pani jeszcze doleje do pełnej bańki. Będziemy się starali dojechać z mlekiem do Warszawy. Już 3 razy z rzędu żandarmi odebrali mi na granicy miasta. Przeklęte szkopy. Sroga panna zrobiła się z panny Barbary. Zapali pan papierosa, panie Wicku? A chętnie. Niezła machora. Ile razy mówiłam, że nie można palić w oborze, panowie? No. Dobrze, dobrze, już wychodzimy. O czym wy tak ze sobą rozmawiacie? O Boże, świnie chodzą po polu. Kto mógł się wypuścić? Jak to kto? Tylko panna Basia. Ona tam do nich właśnie niedawno chodziła. A co się pan do wszystkiego wtrąca? Dawałyśmy sobie radę bez pana i dobrze było. To się świetnie składa, bo jak mnie nie będzie, to panie nie odczują żadnego braku. Pewnie, że nie odczujemy. Znaczy, Inga, Basiu, nie kłóć się. Świnie trzeba zagonić, no. Niech pani idzie do domu. Pani się zmęczyła. Już ja je zamknę, że nie prędko się wyrwą na wolność. Jak gestapo Polaków. Moja Wasieńko, wydaje mi się, że powinnaś przeprosić Huberta. Powiedziałaś mu tyle niepotrzebnych rzeczy. Pamiętaj, w jakiej on jest sytuacji. Rzeczywiście. Ani mi się śmij. Jak chcesz. Tylko wydaje mi się, że niepotrzebnie się z nim kłócisz. Bo to on jest taki kłótliwy i zarozumiały. Naprawdę było o wiele lepiej bez niego. Wszystko jedno. Ale nie powinnaś mu dawać tego odczuć. No, jeśli tak bardzo chcesz, to ostatecznie mogę go przeprosić. Ale jemu się wydaje, że on jest jakimś bohaterem. I że na wszystko może sobie pozwolić. Ciemno, już trzeba zapalić lampę. Dobry wieczór. Hubert, gdzie pan był? Taka byłam niespokojna. No, nareszcie pan wrócił. Zaraz odgrzeję zupę. Znowu ten wiatr. Czuję się, jakbym mieszkał u sióstr Bronte. A kto to są te siostry Bronte? To były takie 3 siostry. Pisarki angielskie. Całe życie mieszkały nad brzegiem morza, gdzie zawsze dął wiatr, że nawet żadne drzewo nie mogło tam wyrosnąć. Jedna z nich napisała książkę Wzgórze wyjących wiatrów. Nie znoszę tego wichru. Nie daje mi zupełnie spać takie wycie.
Właściwie nie jestem bardzo nerwowy, ale mnie także przeszkadza takie wycie wiatru. Nie słychać innych odgłosów i ciągle mi się zdaje, że słyszę czyjeś kroki. Że cię zbudzi to walenie okiennicy. To dziwne, ale ja myślałam to samo. Bałam się, że tobie też nie da to spać. Powiedz, gdzie byłeś dzisiaj po południu? Nigdzie. Pamiętaj, żebyś mnie nigdy nie pytała, dokąd chodzę. Nie mogę ci tego powiedzieć. Hubert, ja się okropnie boję. Baśka, chodź dzisiaj do mnie. Pani Kozłowska, przyniosłam pani świeżej sałaty. Och, droga pani Kazimiero. Co się z panią dzieje? Ach, martwię się, martwię się i to porządnie, droga pani. Cóż to za zmartwienie? Coś specjalnego? No bo przecież my wszyscy bardziej lub mniej martwimy się teraz. Tak. A proszę pani, martwię się i to bardzo moimi młodymi. Pani młodymi? Co, panem Hubertem? To taki zacny chłopak. Jak to pani go zna? No oczywiście. Przychodzi tutaj do mnie od czasu do czasu. A Szelma, nic mi o tym nie mówił. No. No i dlaczego właściwie pani się nim martwi? Mam wrażenie, że oni się zakochali. I to całe zmartwienie? No, jakże nie. Przecież to on mi sam kiedyś mówił, że nie może się niczym wiązać, że sprawa, że walka. No wie pani, takie rzeczy, jak oni teraz zawsze mówią, jakbyś Żeromskiego czytał. I już wolałam, kiedy się na początku kłócili, to było bezpieczniejsze. A teraz myśli pani, że jest to coś niebezpiecznego? Ja mojej Basi ufam. Ona głupstwa nie zrobi. No ale zawsze młody człowiek w domu, ona także młoda, niedoświadczona, co z tego wyniknie? Ja przecież nawet nie wiem, co on za jeden. No a co, pani by chciała jakiegoś księcia z bajki dla tej swojej Basi? Proszę pani, on przecież nie będzie się chciał żenić. Dlaczego nie? Po wojnie? Tak, po wojnie, po wojnie. A ile jeszcze rzeczy może się stać, zanim wojna się skończy? Strach pomyśleć. Moja pani Kazimiero, my stare nic nie poradzimy dzieciom. No niestety. Muszą żyć swoim życiem, które my nie bardzo już może rozumiemy. Muszą bić się i kochać. Taka już jest ich dola. Życie ich może będzie krótkie, ale bardzo piękne. Tak, to prawda. Moja droga pani, bardzo piękne. Nie takie jak nasze. Co to włóczymy się po tym świecie przez tyle lat i jedna tylko rzecz nam zostaje. Jakieś dawne wspomnienie, które nicujemy na wszystkie strony jak stare rękawiczki. Niech sobie robią jak chcą. A pani niech się nie martwi. No, dobrze powiedzieć, niech się pani nie martwi. Ale przecież to jest moja Basia. Tylko ją mam na świecie. Niestety, pani Kazimiero, ona jest przede wszystkim człowiekiem. A każdy człowiek postępuje po swojemu. I nic na to nie poradzimy. Tak.
upasłeś się jak jaki wieprz na tym wiejskim chlebie. Nie tak wyglądałeś, bracie, jak przywieźliśmy cię tutaj przed 3 miesiącami. Karmią cię, widać, dobrze. A czym cię karmią, powiedz? No i daj spokój głupim żartom. No rzeczywiście spasłem się, bo nic nie robię. Nie ruszam się prawie. A ja przywiozłem ci nowe papiery. Przepraszam, że tak długo czekałeś, ale prędzej nie można było. Była wsypa. Z tymi starymi nie miałeś kłopotu. Nie, na szczęście nikt mnie tutaj nie zaczepiał. Dobrze. Nawet mowy o tym nie było. Nie widziałem ani jednego Niemca. Szczęśliwy. My natomiast widzimy ich ciągle za dużo. Widzisz, tutaj jest Ken Carter, Hubert Roztworowski. Zrobiliśmy z ciebie hrabiego. Z Niemcami to zawsze bezpieczniej. A tutaj... Arbeitskarta do fabryki kapeluszy w Grodzisko. Nie wyobrażasz sobie, jak o ciebie wszyscy dbają. Bardzo cię cenią i powiedzieli, że gdybyś nie chciał wracać do Warszawy, czy w ogóle do organizacji nawet, to wszystko możesz, żebyś się tylko zachował. Tak cię szanują. Właśnie... Nie chciałbym teraz wracać do Warszawy. A jeśli będzie powstanie w Warszawie? No to wtedy pójdę do was. No. Zachowałeś jednak resztki przyzwoitości, bracie. Gdyby tylko do tego doszło. Jak się będzie robiło gorąco, dam ci znać. Zresztą będziemy w kontakcie. Gdybym was potrzebował, to przyślę do was Baśkę. Dobra. A jak stosunki tutaj, Baśka, nie bardzo ci dokucza? Bo to jest ziółko. Nie bardzo. A ta ciocia Kazia to najzacniejsza istota pod słońcem. Panie Hubercie! Panie Hubercie! Niedobrze. Co się stało? Dzisiejsze zrzutki nieodwołane. A na jutro w Podkowie Leśnej zapowiedzieli wizytę żandarmi. Nie można będzie nic przechować. Wszystko natychmiast trzeba będzie wieźć do Warszawy. Jeszcze dziś w nocy. Karczewski, ten co zawsze przewoził, aresztowany. Ładna zabawa. No to co teraz będzie? Powiedzieli, że pan coś poradzi. Ale ja nie umiem prowadzić wozu. Właśnie czekają na pana w wozowni EKD. Nauczą pana zaraz. Jak to? Jak to? Dzisiaj się nauczę i dzisiaj powiozę w nocy do Warszawy? Nie ma innego sposobu. Nikt inny tego nie zrobi. Wszyscy powiadają, że tylko obywatel Hubert. No cóż, że powiadają. To jeszcze niczego nie dowodzi. Ale tak przecież jest naprawdę. Tylko pan. Powiedziałem już, że nie pójdę. O, skąd pan taki leniwy? Zakochał się pan, czy co? Bo to powiadają, że taki, co się babskiej kiecki uczepił, to już jest do niczego. Żołnierz to powinien być kawaler. A jeszcze, jak ma dzieci? Dzieci jeszcze nie mam. Nie dziś, to jutro. No to jak mam powiedzieć, bo oni czekają. Zaraz idę. No jesteś. To dobrze. Myślałam, że już nie wrócisz. Nie było cię 3 dni. Wszystko się tu bez ciebie wali. Chodź do mnie. Obejmij mnie. Mocno obejmij. Wiesz, tym razem ja myślałem, że nie wrócę. To dobrze, że jeszcze wróciłeś, bo mam dla ciebie wiadomość. Będziemy mieli dziecko. Nie cieszysz się? W głowie mi się kręci. Nie rozumiem, czy to na pewno? Prawie na pewno. A czy to dobrze, czy źle? A jak ci się zdaje? Mnie się zdaje, że bardzo dobrze, że doskonale. Baśka, będziemy mieli syna. Może będzie miał lepsze życie od naszego.
Ale, ciociu Kasiu, no, co ciocia robi? Przecież nie jestem ubrany. Myję się. Dużo mnie to obchodzi. Niby to nie rozbieracie się, gdzie się tylko da? Widziałam już niejednego golasa, dzięki Bogu. No, niechże mi ciocia da się przynajmniej wytrzeć. Widzę, że jesteś w doskonałym humorze. No, dlaczego mam się martwić? Niech się inni martwią. Słuchaj, chłopcze, co ty wyrabiasz z Baśką? Kochamy się. Wielkie nieszczęście. No, sam powiedziałeś, że nie masz prawa kochać, rozumiesz? Sam mi to mówiłeś. Mówiłem, to prawda, ale... Ale ja wtedy nie wiedziałem, że ja już kocham. Broniłem się przed samym sobą. A cóż to za gadanie? Nie jesteś mężczyzną, czy co? Jesteś doświadczonym mężczyzną. I to zdaje się nawet bardzo doświadczonym. Skądże te wiadomości, moja ciocia? Nie jestem dla ciebie żadną ciocią. I proszę mnie tak nie nazywać. Coś zrobił z dziewczyną? Niechże ciocia się nie martwi. Niech się pani nie martwi. Naprawdę nie ma o co. Ożenisz się z Basią? Ożenię. Nie, no muszę usiąść. Co ty pleciesz? Co? Co wy będziecie robili? Przecież ją porzucisz. Dlaczego? Ja ją bardzo kocham i... I przyzna mi ciocia rację, że... No, chyba lepszej żony to nie znajdę. No, zwłaszcza na tym pustkowiu. Mnie się wydaje, że postąpiłeś bardzo, ale to bardzo lekkomyślnie. Niech mi pani wierzy, że nie chciałem. Sama pani wie, jaki był początek. Chociaż mi się Basia od razu podobała. Tak, tak. Inaczej nie mogło być. Nigdy bym sobie na to nie pozwolił, gdybym nie zobaczył, że już jest za późno. Postanowiłem dać jej trochę szczęścia, choć krótki czas szczęścia. No i samemu mi się chciało być szczęśliwym, choć przez parę tygodni. No tak, a jak zginiesz? Zostanie cioci nasz syn. Co? Rozumie ciocia? Nasz syn. Mój i Basi. Jak to? Czy to możliwe? Ausweis bitte. Schneller, schneller. Arbeiten Sie in Grodzisk? Ja, in der Hutfabrik. Wie heißen Sie? Hubert Rostworowski. Wie? Rostworowski. So, gut, gut. Alles in Ordnung. Bitte. Nie bardzo mi się podoba ta jego wycieczka do wsi. Aż serce we mnie zamarło. Jeszcze nie mogę dojść do siebie. Nie wiedziałam. Nie wiedziałam, że masz papiery w porządku. O, zapomniałem ci powiedzieć. Niedawno przywiózł mnie Jurek. Zrobili mi hrabiowskie nazwisko. A ja mam zupełnie inne. Czy zgodzisz się je nosić? Po co zadajesz głupie pytania? Co prawda, jeżeli teraz weźmiemy ślub, to będę musiał podać fałszywe dane. Na razie będziesz się nazywała Rostworowska. Mnie to nie przeszkadza. Po wojnie zmienimy, prawda? Ale ciekaw jestem, czy będą jakieś ułatwienia przy rozwodzie dla tych, którzy brali ślub pod fałszywym nazwiskiem. Nie dokuczaj mi, to głupie żarty. Więc kochasz mnie? I będziesz mnie kochała? Do śmierci. Do czyjej śmierci? Głupi jesteś. Oczywiście, że do mojej.
proszę, proszę, proszę. Najpierw młoda para. Basiu, gratuluję. Panie Hubercie, proszę tu z mojej prawej strony. O, przygotowałam taki skromny poczęstunek. Proszę bardzo. To prawdziwa uczta. Urządziła nam pani wesele. Właśnie słuchałem radia. Przed chwilą był komunikat. Alianci dokonali desantu we Francji. Rosjanie zbliżają się do Habsburgu. Kończy się, kończy. Pani Kozłowska, co pani taka rozpromieniona? No bo wojna kończy się. Kozłowska, pani Kozłowska, tak rzeczy. Widzi pani, tak ludzie mówią. A skąd oni wiedzą, tego pani nie powiem, pani Kazimierz. Koniec się zbliża, ale jeszcze nie jedno przyjdzie nam przejść. Wydaje mi się jednak, że trzeba, aby Hubert zajrzał teraz do Warszawy. Słyszałeś, panie młody? No, to wypijmy zdrowie młodych! Widzisz, Wasilko, powinnaś pamiętać, że cokolwiek nam los zgotuje, wygraliśmy wielki los na loterii. Mieliśmy parę miesięcy prawdziwego szczęścia. A potem? Potem co? Może także szczęście. Co my możemy wiedzieć? Pojadę z tobą do Warszawy. Nie możesz. Przecież dziecko. Powiadają, że w Warszawie teraz ludzie potrzebni. Lada dzień wybuchnie powstanie. Pojedziemy jutro razem, pierwszym pociągiem. Przed granicą miasta wysiądziemy i jakoś się przekradniemy. Szwaby teraz zajęte frontem, mniej miasta pilnują. Przyjdę po pana jutro o 5:00. Panie Jurku, tak się przestraszyłam. Pan wie, teraz u nas dom pełen uciekinierów z Warszawy. Pani Kazimiero, czy Basia jest w domu? Tak. Co się stało, niech pan mówi? Hubert. Hubert od razu. Pierwszego dnia. W cyklu Powieść w Teatrze Wyobraźni przypomnieliśmy państwu słuchowisko według prozy Jarosława Iwaszkiewicza pod tytułem Dom na Pustkowiu. Adaptacja radiowa Witolda Malesy. Podajemy obsadę. Ciocia Kazia, Mirosława Dubrawska. Basia, Magdalena Wójcik. Hubert, Piotr Adamczyk.
W pozostałych rolach wystąpili Magdalena Wołejko, Teresa Lipowska, Robert Czebotar, Cezary Kwieciński, Lechosław Herc i Marek Frąckowiak. Opracowanie muzyczne Małgorzaty Małaszko, realizacja akustyczna Ewy Szałkowskiej. Słuchowisko reżyserował Andrzej Zakrzewski.